Dzisiaj naszym gościem, Państwa i moim, jest ambasador naszego regionu, Łukasz Kochut. Witam Cię, Łukaszu. Cześć. Cześć. Proszę Państwa, będziemy robić schabowy. We Włoszech rozbijają go na strasznie duży kotlet i nazywają go ucho słonia. Więc, ale ucho słonia nie będziemy robić. Lubisz? Ja chciałem powiedzieć, że od 2 lat jestem na totalnej diecie i nie wiem, wieprzowinę, aczkolwiek zrobię wyjątek. To w takim razie zrobimy tego schabowego zupełnie inaczej, zrobimy roladę. Po śląsku trochę. Troszkę tak, to znaczy go przetniemy, zrolujemy, a w środku będą grzyby, orzechy, cebulka. Łukaszu, a powiedz, jakie smaki w Brukseli? Co ty tam jadasz? No ja standardowo, że tak powiem, nie zmieniłem swoich upodobań kulinarnych. Mhm. Tak jak powiedziałem, od 2 lat jestem na takiej konkretnej diecie. Na śniadania jadam po prostu białko z płatkami owsianymi, błyskawicznymi, żeby szybko zrobić. I później jem takie 3 małe obiady. Mhm. Pierwszy obiad to zawsze w parlamencie jest ryż z kurczakiem. Moja ulubiona potrawa dietetyczna, więc jakby to jest mój pierwszy obiad. Mhm. Później chciałoby się też ryż z kurczakiem, aczkolwiek ta praca w parlamencie jest tak frapująca, że nie ma na to czasu, żeby sobie ugotować do przodu. No więc drugi posiłek jem na ogół batoniki proteinowe i trzeci posiłek jem także w proszku, też taki wegański pokarm zakupiłem i po prostu tym trzecim obiadem sobie rozumiem. Jakoś radzę. Kolacja, masło orzechowe, więc jakby jestem, nie jestem wybredny. Oczywiście Bruksela jest znana ze swojej fantastycznej kuchni, restauracji i tak dalej, natomiast ja idę tym swoim trybem i dobrze mi z tym. Rozumiem. A jak wracasz tu, w rodzinne strony, to? To nie ukrywam, że niedzielny obiad mam po śląsku. Czyli, rolada? Ta rolada w niedzielę się zdarza, oczywiście. Dobrze, pomożesz mi? Jasne. To słuchaj, bardzo Cię poproszę o to, żebyś obrał mi cebulę. Dobra. I czosnek. Moja mama i babcia byłyby ze mnie dumne. No to już ci daję nóż. Bardzo proszę, możesz sobie na ten talerz obierać. Dobrze. A ja zajmuję się mięsem, które, proszę Państwa, najpierw trzeba tą, że tak powiem, skórkę, która jest tu na zewnątrz, to zdjąć, bo ona jest po prostu nie do zjedzenia. Tu bardziej lubi to nasz pies, Buba, która zaraz dostanie. O. Buba jest razem z nami tu w kuchni. Bo ona zawsze jest. Chciałbym troszkę o Twoich pasjach porozmawiać, a wiem, że jedną z pasji to jest fotografia. Tak, fotografia. Od lat, odkąd pamiętam. Jak to się zaczęło i powiedz, czy jakieś są sukcesy? To się zaczęło dawno temu. To się zaczęło, jak jeszcze aparaty były analogowe. I miałem pierwszego jakiegoś tam Kodaka, którego zawsze brałem na wakacje. Później, wiadomo, weszła era mobilnioków, czyli komórkowych. I jakby rozpoczęła się moja taka przygoda z fotografią właśnie mobilną. Założyłem takiego fotobloga w ogóle w tym czasie internetowego, gdzie wrzucałem te zdjęcia z Finlandii. Też pokazywałem, jak wygląda międzynarodowa współpraca, międzynarodowa edukacja. Prowadziłem własną małą firmę fotograficzną. Było parę sukcesów. 2 razy byłem laureatem w Bibliotece Śląskiej w konkursie. Miałem 3 duże wystawy. Mm-hmm. Śląska Melancholia, Pogranicze i Fest Fotografia, więc wszystkie związane ze Śląskiem, bo paradoksalnie chyba bardziej lubię fotografować Śląsk właśnie niż gdzieś jakąś egzotykę czy nawet Skandynawię. No ja się specjalizowałem w fotografii właśnie takiej landschaftowej. Fotografowałem też bardzo wiele koncertów rockowych, jakby to ze względu też na moje upodobania muzyczne. Gdzieś tam byłem fotografem takiego festiwalu Magia Rocka w Bliskach. Bardzo dużo fotografowałem portretów ludzi na przystanku Woodstock, w którym byłem 15 razy. Chcę się przyznać, ale tak prawda. I jakby to też jest taka działka, która mi bardzo odpowiadała. Ja przyznam szczerze, że ja byłem kiedyś bardzo nieśmiałym człowiekiem. Dopiero aparat wyzwolił takie
takie we mnie, byłem taką śmiałość. Aparat czy działania? Czy działania społecznej albo już aparat, teraz? Tak? W tej działce rzeczywiście aparat, bo jakby dzięki temu, że mogłem robić portrety ludzi, jakby nawiązywałem z nimi bardzo dobrą relację. Łukaszu, żebyś miał świadomość, co będziesz jadł. Tą cebulę pokroiliśmy, wrzuciliśmy na patelnię razem z grzybami. Są tutaj kurki i podgrzybki oraz orzechy. Super. I to będzie ten farsz do środka. Z tego co wiem, to zwierzęta. To jest też twoja miłość. Tak, tak, oczywiście. Dlaczego koty, a nie psy? Po śmierci mojej babci w 2015 roku, bardzo to był dla mnie trudny czas, bo z babcią byłem bardzo blisko związany. Ona też by mnie zaszczepiła tą śląską tożsamość, tak szczerze. To taka sytuacja się wydarzyła, że po prostu w moim ogrodzie w Rybniku pojawił się mały kotek. Dosłownie miesiąc po jej śmierci. No i uznałem, że skoro pojawił się taki mały kotek, to trzeba go po prostu przygarnąć. Czyli babcia go przysłała. No, być troszkę może. Tak. Być może. Nazwałem go Odynem. Bo serial wikingowy to też jest taka moja kolejna miłość, pasja. Potem się to prawda okazało, że to jest kotka, więc... Kotka Odyn. No niestety po półtorej roku kotka została przejechana. I byłem też w dużej depresji po tym wydarzeniu. Zacząłem szukać w schroniskach kotki, która by przypominała mi Odyna. I w częstochowskim schronisku znalazłem taką małą kotkę, podobną do Odyna, którą adoptowałem. Nazywa się Freja. Więc kolejne skandynawskie bóstwo. I wyobraź sobie, że miesiąc po tym, jak adoptowałem Freję, która jest dość małą kotką po prostu, w ogrodzie pojawił się ogromny kocur, 7-kilowy, rasowy. Nawet szukałem po prostu właściciela. Taki mały ryś. Mały ryś, którego oczywiście nazwałem Thor, bo nie mogło być inaczej. Dograły się. Mieszkają ze mną w domu. Mam dwa koty, Freję i Tora, i one czekają. Za każdym razem, jak wracam z Brukseli, to po prostu jak pukam do drzwi, to widzę, że po prostu one już tam w oku. Ruch jest w domu. Żeby zamarnować mięsko, to jest tak. Ja mam akurat dwie musztardy. Musztarda francuska i musztardę tutaj dzisiaj dałem miodową. Do tego dosypujemy majeranek. Troszkę go dosypiemy. I ja Cię poproszę rozgnieść w tym moździerzu. Tutaj są ziele angielskie, jałowiec, pieprz i liście laurowe. Jasne. Jakbyś mógł rozgnieść. I tym posmarujemy mięsko i damy mu jakieś 2-3 godzinki, żeby się zamarnowało. A potem będziemy już piekli. Wcześniej jeszcze będę je przekrawał na takie 3 płaty, żeby można zrobić było i zwinąć roladę. Do tego mięska podamy dzisiaj szparagi. Lubisz szparagi? Lubię. Dobrze. Naprawdę to nie wyglądasz jak rasowy polityk, wyglądasz bardziej jako, nie wiem, członek jakiegoś zespołu rockowego. Ja kocham rock and roll, kocham muzykę rockową w zasadzie od zawsze. Na pewno kiedyś Bryan Adams był taki pierwszy człowiek, pierwszy muzyk, którego bardzo szanuję do tej pory. Zresztą wysłałem, jak miałem chyba 10 lat, do Kanady prośbę o autograf, dostałem. Dostałeś? Tak. Ale później lata 90. to zdecydowanie Guns N' Roses. No. Który zmienił moje patrzenie na świat. Wszystkie płyty Gunsów, ale na pewno Appetite for Destruction. Numer jeden, User Illusion, dwuczęściowy album, który pamiętam, jak ludzie stali w kolejkach po prostu po zakup tego albumu jeszcze wtedy w latach 90. Poznałem dobrze zespół Jam. Czyli nasz tutaj. Tak, nasz śląski zespół Jam. Założyłem zresztą stronę internetową starejam.pl. Teraz już nie istnieje, ale od tego się wiele rzeczy też zaczęło dziać, jeśli chodzi o taką właśnie działalność społeczną. Bo jakby to były też takie czasy, że ten internet się rozwijał, że ludzie się zrzeszali, że powstało stowarzyszenie Skazani na Bluesa. Więc taka działalność społeczna zaczęła się tak naprawdę od muzyki. Prowadząc tą stronę, poznałeś muzyków Jamu? Tak, poznałem, dlatego że w tym stowarzyszeniu Skazani na Bluesa myśmy się spotykali z zespołem Jam. Poznałem dobrze żonę Ryśka Ridla, Gole. Poznałem Sebastiana Ridla i całą tą ekipę. Festiwal Ryśka Ridla, który odbywał się wtedy w Tychach, na Pochwycanach, to był fantastyczny czas dla mnie.
pamiętam to doskonale, te wszystkie koncerty. Więc jakby ja w tym środowisku mocno w tym środowisku uczestniczyłeś. Uczestniczyłem, tak. I inne zespoły też, no, The Doors z Jimmy Morrisonem, dla mnie też kolejna legenda. Więc ja jestem taki classic rock. No dobrze, ale to tylko słuchasz czy grasz też na czymś? Nie gram na niczym. Oczywiście wszyscy myślą, że gram na gitarze. To prawda, kupiłem sobie w 2002 roku harmonikę ustną, Fonera, ale gram tylko w laskotek na płotek, to wszystko, jest 100 lat, to tyle potrafię. Natomiast akurat tutaj chciałbym to zmienić w przyszłości, bo faktycznie uważam, że ta harmonika ustna gdzieś tam jest, tak też komponuje się w ten śląski krajobraz. Tak, więc klimat blusa, tak. Chciałbym się nauczyć na tym instrumencie. Rozciąłem schabik tak, żeby był w ten sposób wyglądał, teraz go rozbiję i włożymy tą naszą, ten nasz farsz i zrolujemy. Dobrze. I to 2 godzinki, potem do piekarnika na godzinę i obiad mamy gotowy. Tutaj mamy marynatę, którą razem zrobiliśmy. Dokładnie. Teraz smarujemy mięso. Smarujemy je, żeby przeszło ziołami. Myślę, że mogę pomóc. Słuchaj. Mamy jeszcze dekoracyjne rzeczy, to jest kwiat szczypiorku. Jadłeś go kiedyś? Nie, nigdy. Dobra, to będzie nasz pierwszy raz, bardzo cię proszę. Dzięki. Rysiek Riedel kiedyś śpiewał, znów kwiatek do lufy wetknie im ktoś. Dokładnie, no to jemy, Dawid, smacznego. Dobra. Bardzo dobre. O, mamy już to, na co czekaliśmy, czyli na roladę. Godzinę czasu była w piecu, teraz ją pokroimy i możemy podawać. Łukaszu, jak? Wygląda wyśmienicie. Mam nadzieję, że będzie tak samo smakować. A Państwo życzcie nam smacznego, a my co? Idziemy zjeść. Idziemy zjeść.